happens when you have a lot of experiences. Co, co to jest za głupota? Proszę mi tu muzykę puścić, a nie jakieś pogadanki. Będę grał w grę na łasie. Dużo różowych klocków. No matko. Szaleństwo. Ja jestem ciekawa, jak się będzie grało w ogóle na padzie, bo ja nie umiem grać na padzie w Tomb Raidery. Dużo osób, które zaczynało w ogóle grać w Tomb Raidera, grało na padzie. Muszę sobie to przyciszyć. I sobie trochę nie wyobrażam. Bo ja zaczynałam od gry na PC-cie. Więc ja nie umiem grać na padzie. Różowo jest i fajnie jest. Już mi klocki wchodzą pod klawiaturę. Dobrze, składamy naszego podwodniaka. Dobrze, czy ten podwodniak coś ma w łapce? Nie. Podwodnik już go mam z jakimś innym podwodnym zestawem. Chyba nawet trzy takie mam już, ale... Ale nie szkodzi. Od przybytku podobno głowa nie boli. Dobrze, teraz będzie jakaś rybka. Jeden taki, jeden płas. I trójkątne dwa. I taki cipek. Jeden. Jestem ciekawa, czy będziemy sterować gałką czy strzałkami, bo jak gałką to słabo. No, może być trudno. Chyba. Zaczynałam na PlayStation, więc to nie problem dla mnie. Miejmy nadzieję, że zapisy będą normalnie, co nie? Znaczy, no, wydaje mi się, że będą normalnie, bo... Bo to już jest taki standard, że chyba by nie chcieli bardziej utrudniać życia graczom. Taki standard, że się raczej ułatwia gry niż utrudnia, nie? Więc wydaje mi się, że będą. No ale sterowania to jestem ciekawa. Może zrobimy sobie ten live z wersji na Switcha. Będzie challenge. Przewodzenie Ani Tomb Raidera na padzie. Cześć Adrian, dobry wieczór. Co słychać? Dobra, i teraz... Żeby w miarę prosto było... O Jezus, te rybkowe takie te elementy to jest jakaś tragedia. One są takie malutkie, że kosmos. Super minimalistyczna rybka. Do pracy jutro, więc słabo. O nie! Biedny. No, pracolek też jutro pracuje. Są już preordery, bo coś słyszałam, ale nie wiem dokładnie. Znaczy na Steamie chyba już można kupić grę. Nie wiem, jak jest gdzie indziej. Bo innymi sprawami się mało interesowałam. Ale to mam przyczepić? To jeszcze jeden nie chyba. Aha, bo to tak ma być. O matko. Taka rybka. Minimalistyczna. Się doczekać efektu końcowego tego zestawu.
Zapytałbym, czy oglądałaś Aniu zwiastun anime Tomb Raider, jak ci się podobał, nie padł. No, padło, ale nie widziałam, bo nie ten. Nie zdążyłam. W sensie, no, niedawno to weszło, a ja wcześniej się ogarniałam z przygotowywaniem live'a i w ogóle i jakoś tak nie pykło. Teraz nie wiem, co to jest za surowiec, to co ja buduję teraz. Bo ja nie kojarzę takiego surowca w Minecrafcie. W ogóle jakieś takie niebiesko-złote. Nie mam pojęcia, co to jest. To powinno mieć. Nic nie straciłaś, o nie! Jest tak straszny? Jedynie co mi ludzie podpowiedzieli, że to będzie taki bardziej z trylogii anime niż z klasyków. Co w sumie jest smutne. Myślałam, że będzie miało w ogóle odrębną historię i... Nie wiem... O, dziękuję Szpilki Jolki. Twoje zdrówko. Może ma imitować jakiś koralowiec? No może, ale to jest tak zbudowane jak wszystkie surowce w klockach Lego, nie? Jakby tak samo jest zbudowane, dlatego tak nie wiem. No ale nie kojarzę takiego. Może faktycznie jakiś koralowiec, nie wiem. Dobrze, wracamy do tego. Teraz dwie czwórki grube. Dwie grube czwórki, poproszę. Pipi, coś by się nie odwadniła. Dobrze. Jęcząca Lara z bandażem na ręku, Ster 2013. O Boże. Ja bym chciała, żeby klasyki wróciły i nawet lubiłam tę grafikę starą. No, ja też. Dobrze, że mamy customy. Customy dają nam powiew starości. Boże, jak to brzmi. Gąbka. Ej, może gąbka, no. Możliwe. Dwa różowe. Ale tu są tak dużo różnych różowych, że ja nie wiem, który róż. Który róż mam wziąć? Mam nadzieję, że ten. Są trzy rodzaje różowego tutaj. Są bardzo trudne rzeczy. Miałam problemy z ogarnianiem. Który kolor? To ten kolor. Czemu to jest takie... Aha. Czemu to się nie docisnęło w ogóle? Jakieś takie niedociśnięte miałam. Dobra. Myślałam, że coś zwaliłam, ale chyba nie. Chyba nie. Teraz dwa ciemne, znaczy średnie różowe i dwa jasne różowe. Jezus Maria. Axolotl jest trudny z tym różowym. Tylko jakieś dziwne rzeczy tam lecą w tej muzyce. Różnienie kolorów, co tu jest najtrudniejsze, tak. Dobra. Jasny różowy i dwa znowu jasne różowe. Dobrze, że tych jasnych różowych jest najwięcej. W sumie jakbym się pomyliła, to potem odłączanie tego wszystkiego, masakra. Dobra. Tak, jestem już po przeprowadzce, już od miesiąca jakoś.
że jakoś od miesiąca sobie siedzę w nowym mieszkanku, tylko że od... To jest pierwszy live z klocków w nowym miejscu, że tak powiem. Wcześniejsze live'y były już, ale były z gier. Tak, to jest nowe biurko. To z Katowic, to w Katowicach było ciemniejsze trochę, to jest jaśniejsze. Moim zdaniem ładniejsze, dużo bardziej. Dużo bardziej mi się podoba. To i czwórka. Niedoinformowana jestem. A, dziękuję bardzo, Oksin. Moja mama przez przypadek kupiła puzzle 1000 dla bratanka, ale to nie problem. Chodziło o to, że tam było kilka obrazków i mama myślała, że one są w osobnych woreczkach. Wszystkie były razem w jednym woreczku i to połączone. Ojej. No to faktycznie trochę lipa, bo strasznie ciężko będzie to rozdzielić. Masakra. Czy masz już więcej, Aniu, miejsca na gry? Czy wydaje mi się, że tak? Ale teraz trochę ciężko mi powiedzieć, bo wszystkich gier z domu jeszcze nie przeniosłam. I w sumie nie wiem, czy będę przenosić je wszystkie, bo w sumie z tych pudełkowych wersji to korzystam tylko z... znaczy płytowych to tylko albo stare gry, albo gry na konsole. Natomiast te pecetowe już praktycznie nie korzystam z pudełkowych edycji, więc nie wiem, czy je tam nie zostawię po prostu. Więc jeśli bym je zostawiła, no to mam jeszcze więcej miejsca, mogę kupować, tylko że no pudełkowych edycji gier to już jest na jak na lekarstwo. Cztery różowe. Trochę wsegregowałam, zanim pojechaliśmy do domu w sobotę, bo na urodzinach byłam i tak sporo zostało. Ciekawa jestem, jak moja bratowa sobie poradziła. No, masakra. Ja sobie nie wyobrażam. Ja segregowałam zaraz na samym początku, jak zbierałam klocki, to segregowałam klocki, bo chciałam mniej więcej zobaczyć, bo wsadziłam wszystkie po prostu do jednego pudełka i chciałam mieć, mieć zapisane, które zestawy wkładam do którego pudełka, więc segregowałam, żeby sprawdzić, jakie zestawy miałam tam w środku. Myślałam, że umrę przy tym. Segregowanie każdego klocka najmniejszego z osobna. Tragedia. Dobrze. Dwa cienkie. Dwa grube. I dwie czwórki. Dobrze. To będzie tak. Nie, bo to było więcej tych podwójnych. Dobra, i to mam wcisnąć. Tutaj. Szybki będą! Szybki! Z tymi grami pudełkowymi to smutek. No, wcześniej jak były, to nie miałem kasy, a teraz jak mam kasę, to nie ma pudełek. No, dokładnie, Adrian. Dokładnie. Ten sam problem. Chociaż i tak cieszę się, że udało mi się wiele gier w sumie w pudełku kupić.
I teraz mam takie sobie edycje gdzieś stojące. Zresztą jeszcze jakieś stare gry zawsze można gdzieś tam dorwać, nie? To i dwie te ciemne. Będą oczka oksolotu. Teraz to ma być jedno na drugie, czy... Nie, chyba to posunę. Ja też czasami wolę kupić cyfrowe, bo są promki, a pudełka super. No właśnie, ja teraz też głównie poluję na promocje, a promocje są zazwyczaj już tylko cyfrowe. Zresztą jest cała masa gier takich krótkich, nie? Które przypuszczam, że nawet kiedyś by nie wyszły jeszcze w pudełka. Bo są no, po prostu za krótkie, nie? I takie cienkie. Już kupuję dużo starszych gier. Najbardziej cieszą mnie w mojej kolekcji Big Boxy Star 1, 2, 3. No podziwiam te Big Boxy w ogóle. To było moje marzenie też, by dostać. Amerzony, The Longest Journey i limitowana kolekcjonerka z Dreamfalla. O, no proszę. Ja nawet nie wiem, bo ja mam jakąś taką edycję z Dreamfalla, ale że to była kolekcjonerka? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. The Longest Journey ja mam w tej wersji premierowej też ogólnie, ale no już tego boxa nie mam. On już nie przetrwał, bo no, kupowałam go x lat temu i moi rodzice powiedzieli, że po co ty to trzymasz, no i wyrzuciłam. No. Nie przywiązywałam do tego takiej wagi jak teraz. No, dziękuję Moonlight, no. Wygląda super już. A to jeszcze nie koniec. Twoja jest limitowana, też ją mam. Aha, jeszcze jest taka limitowana, cała biała, bardzo ładna. O. Chętnie zobaczę, już tego to chyba nie widziałam, nie wiem. Mnie najbardziej cieszą Tomb Raidery do legendy i GTA San Andreas. O. A w San Andreas nigdy nie grałam. Nigdy mnie nie ciągnęło. Ciągnęło mnie do Vice City, ale na Vice City się strasznie odbiłam. To było no, super ciężkie do przejścia dla mnie. Więc to bardziej jako ciekawostka grałam, niż jako taka gra, nie wiem, którą się jarałabym bardzo. No ale... Dwie dwójki grube i dwie takie. Nigdy nie szło dobrze w GTA, ale zabawa i tak dobra. No, rozumiem. Chociaż San Andreas mam wrażenie, że było chyba trochę prostsze. Chociaż nie jestem pewna.
Bo ja pamiętam z Vice City na przykład ten wredny helikopterek, którym trzeba było sterować. To było strasznie upierdliwe, uciążliwe i w ogóle. 2 na 10. I to chyba każdy miał z tym problem. W San Andreas to nie wiem, czy były takie misje, które były super trudne? No w sumie nie grałam, tylko oglądałam kiedyś let's play'e z tego, to nie wiem. Tak do końca, ale wydawało mi się, że nie było aż tak ciężko, ale nie wiem. 4 takie, 2 takie i 2 takie. Się pochwalę, że nawet miałam 2 wydania GTA. Ojej, to proszę. Szaleństwo. Ja na PS2 grałam, nim nie szło na padzie totalnie. No to na konsoli to faktycznie może być ciężej. To będą tutaj kolejne fragmenty naszego aksolotla, które wystają. O, jest piękne. Pięknie już wygląda. Ja nigdy nie grałam tak dużo w gry, tylko takie, które mogłam z internetu zainstalować, bo raczej nikt gry nie kupował, a ja nie miałam za co sama i nie byłam wtedy aż tak zainteresowana mocno, chociaż teraz trochę żałuję, że przez to PS1 straciłam, bo brat coś z nią zrobił. No po latach zawsze się właśnie żałuję takich rzeczy, że gdzieś tam się potraciło coś, co no było takie kultowe. Ale no trudno jakby. Jak się człowiek nie interesował aż tak mocno w danym czasie, no to tak ciężko. Jakby to już przeszłość, nie? Dwa takie cienkie, dwa takie cienkie i dwa takie. O. No, było, minęło. Niestety moje PS1 się zepsuło, więc kupiłam PS2 i się laser zepsuł, o nie! Ale i tak kupiłam kolejne PS2, bo mam bardzo dużo gier, o. Ja nie, niestety nie moje czasy. PS1 w ogóle nie znałam, PS2 też nie. Dopiero zagrałam na PS3 w jakieś gry, także w ogóle nie znam, nie kojarzę gier z właśnie starszej generacji. Ja miałam tylko komputer w sumie i jeszcze starą wersję podróbki Pegasusa. Trzymam. Piknie. Jest 4 takie. Cześć, Feno. Wariatka jesteś, aha. Serii TR1-4, co nie? Ja nigdy nie grałam. Ale chcę i tu mam pytanie. Bardziej polecasz w jakiejś specyficznej kolejności je ograć, czy po kolei, a może czekać na ten remaster oficjalny? Ojej. No to jeśli nigdy nie grałeś, to chyba warto zaczekać na ten remaster, bo przypuszczam, że tam sterowanie będzie poprawione i będzie trochę lżej może, nie wiem, jeśli chodzi o granie samo w sobie. Jeśli nie przeraża cię pikseloza i, nie wiem, straszne sterowanie,
do którego trzeba się przyzwyczaić, no to myślę, że fajniej jest też jakby pograć w te stare, klasyczne części, zwłaszcza, że one na Steamie często chodzą po jakieś grosze, więc można spróbować. I zalecałabym próbować od Tomb Raider 1, bo Tomb Raider 1 jest najprostszy i jakby nie ma aż tak dużo ruchów Lary do opanowania. Potem z każdą kolejną częścią dochodzą nowe ruchy, które trzeba opanować i trzeba ogarnąć, także najlepiej zaczynać od samego początku. Tak, to będzie ostatnie na dziś klocki. Jak jarałam się Angel of Darkness, to wtedy była nowa gra. No, Boże. Ja na początku byłam zła w ogóle, jak wychodził Angel of Darkness, że kompletnie nie chciałam w to grać. W ogóle myślałam, co to za Tomb Raider, w ogóle co to ma być. Brzydkie to i w ogóle mroczne i dlaczego. Także na początku byłam zła, ale potem się zaczęłam przekonywać i zaczęło mi się coraz bardziej podobać i Lara mi się spodobała i potem już się zajarałam. Także... Okej, okay, teraz będziemy chyba daszek budować. Customy mi się podobają, ale to pewnie właśnie fajnie najpierw ograć podstawkę. No ogólnie tak, bo customy też często wykorzystują nie dość, że ruchy Lary z wszystkich części, chyba że chcesz zagrać w customy na silniku Tomb Raider 1, bo takie też są, jeżeli się poszuka, to jakby można dorwać takie customy, gdzie tych ruchów nie ma tyle, więc można jakby te same podstawy sobie ogarnąć i pograć. Natomiast no, te coraz nowsze customy na silniku Tomb Raider 4 też często mają dodawane ruchy od twórcy customu na przykład i tam trzeba opanować jeszcze dodatkowe ruchy, których w podstawkach nawet nie było. Trzeba przyznać, stałop miał klimacik, bym się ucieszyła na kontynuację. No, klimat miało, tak. Było całkiem spoko. I ten w ogóle moment tam w grobowcu tych czterech żywiołów też był fajny. Też mi się to podobało bardzo. Jeszcze jedno płaskie. I tu na samym środku. Chyba jest na samym środku. Dobra, tak. Ja kiedyś za dzieciaka grałem w jakiegoś TR, ale nie wiem, co to była za część. Wiem, że łódką musiałam przepłynąć na czas przez bramę. To było Tomb Raider 2. Wenecja. No, Tomb Raider 2 jest o tyle cięższy od jedynki też, że ma bardzo dużo przeciwników i tam trzeba się liczyć z tym, że jednak trzeba trochę oszczędzać apteczek, amunicji. Zwłaszcza jeżeli nie masz nawyku zbierania wszystkiego po drodze, to może być trochę ciężko, więc... No, w jedynce jest ten balans jeszcze bardzo dobry. Że nie ma aż tak dużo wrogów, nie ma aż takich ciężkich zagadek, no i właśnie tych ruchów Lary nie ma tak dużo do opanowania. Curtis to nie. No ja też nie lubiłam Curtisa. I nie przepadałam. Aha, i teraz tak mam zrobić i mam zrobić czułki, mam zrobić. Czułki. Dobrze, precelku, dobrej nocki.
Ja już też chyba za niedługo kończę, mam takie wrażenie, że zostało mi tylko ten daszek i pewnie jakieś drobiazgi i jakiś mechanizm chyba, nie wiem. Trochę tak wygląda, jakbym jeszcze jakiś mechanizm miała robić. Czułki! Dobrze. To ma iść tutaj. O. Na szybki z boczku. Piękny. Dobra, i tu mają iść dwa takie badyle. Jeden badyl tutaj, drugi badyl tutaj. Czy jakieś jeszcze w zapasie, czy jeszcze długo do następnego live'a z Lego? Nie, niestety nie mam nic więcej w zapasie, więc następny live z Lego to może trochę potrwać, zanim będzie. Kwiotek. Rurka. Druga rurka. I dwa kwiatki. Będziemy poprzednie zestawy na nowo układać. Tak, na pewno. Aha, no to teraz... Nie wiem, to... Aha, bo to... tak odkroić, że tak powiem. To jest tak, piecyk z tej strony. Potem ma być łóżeczko. Wiesz, ja bym to inaczej ustawiła, ale na razie nie będzie tak, jak oni chcą. Teraz biureczko. Jezus Maria. Wybuchy, pościgi. No, tak, tak jest w środeczku. Tak jest w środeczku. Aha, i jeszcze to coś. Aha, bo tak... Ja tą lampkę z innej strony mam dać. O. To coś ma być tak. Pseudogąbka. Dobra, i teraz będziemy budować chyba coś innego. W razie lekko przykryjemy, nie wiem czy nie będę zaraz odkrywać. Aha, bo delfin przecież! Jezus, zapomniałam o tym delfinie. Jeszcze delfina musimy zbudować. To nie będzie mechanizm, tylko delfin. No to szkoda, w sumie nie ma żadnego mechanizmu. Takiego. Ma być tak? O. Tak. Znowu ze kulką. Cześć, Edyta Górniak. Witam serdecznie. Teraz ciemny klocek. I dwa jasno-szare. Jeden taki.
płetwa delfina. Jestem ciekawa, czy on wygląda tak samo jak ten delfin, którego już mam z jakiegoś innego zestawu. Musiałabym sprawdzić w domu. Dwa klocki. Aha, bo są oczy! Są klocki oczy! To jest trudne, czekajcie, bo to chyba tak. Tak. Zobaczcie, klocki oczy. Jeden taki. Aha, że mam go tu wcisnąć. Ale ma płaski pysk na razie. Urocze. Dobrze, i teraz kolejne płetwy. Dobra, i to idzie na kulkę. Jedna kulka. Druga kulka. I płetwa. No mam wrażenie, że on wygląda trochę inaczej niż ten delfin, którego mam. Aha, i to wszystko. Cała reszta to dodatkowe klocki. Może sobie schowamy. Cute. No. Chociaż aksolotle są bardziej cute. W sumie mogę to schować do tego. Zamknęło się, mam nadzieję, że tak. Jezus. Mój telefon umiera. Mam nadzieję, że nie. No, i tu są inne zestawy. Patrzcie. Jeszcze mi się ten podoba. Bardzo, o Jezus, tak się odbija. Ale ten jest super fajny. Taki dyniowy domek. No ten jest też fajny, ale co to jest właściwie? Nie, bo to jest kreatywny zestaw chyba. Tu można w ogóle kocią mordkę zrobić z tego. Kosmos. Jest w ogóle ogromny zestaw z golemem. Ale tego na stówę nie będę miała, bo on jest mega drogi. No i tu pokazują ten kreatywny zestaw. Ten kreatywny właśnie, że możecie tworzyć różne rzeczy z tych jednych klocków, które dostaniecie, nie? Na Halloween. No, może sobie kupię taki jeszcze. Bo ten akurat dyniowy domek też nie był taki drogi. W sensie on był w podobnej cenie jak aksolotl. Dobra, to można w sumie zamknąć. Tego aksolotla. Tu można rybkę dać. Niech sobie stoi. Będzie zombie. Kasać. Tu sobie jeden aksolotl będzie stał. Au. O, jeden aksolot na jednym rożku, a drugi aksolot na drugim rożku. O, pięknie.
To będzie nasz pan ten. A aksolot w wiadereczku będzie tutaj, tak sobie szybko siedział. O. Pięknie. Tak to wygląda w całej okazałości. Jakieś plany na tegoroczny Halloween? Raczej niespecjalnie. Chyba na razie. No. Wygląda super, moim zdaniem. Jest całkiem sporo klocków, można coś fajnego z tego wygminić, można się fajnie pobawić, no i przede wszystkim przesłodkie aksolotle to po prostu... No i ja kocham wszystkie te podwodne w ogóle zestawy, a ich jest strasznie mało ogólnie. Mam wrażenie, że więcej powstaje tych właśnie nadwodnych, albo jakichś neterowych, albo coś tam, niż podwodnych i chciałabym więcej tych podwodnych. No, ale dobrze, że w ogóle jakieś powstają. Tak, zasadziłam w doniczce. Jest podlany, patrz, o, tu pod spodem ma wodę. Także czuje się podlany chyba. No, asystent poszedł spać, więc teraz ja muszę posprzątać niestety. No. Wam się podoba ten zestaw? Jestem ciekawa, gdzie ja będę trzymać te wszystkie klocki. Bo... Muszę sobie pudełko kupić na klocki w ogóle. Aniu, twoje zdrówko. Dobrze. Na tych półeczkach obok biurka. Tutaj mam w sumie takie najbardziej potrzebne rzeczy na bieżąco. Więc trochę średnio. Wyżej mam też potrzebne rzeczy. Różne długopisy, jakieś pędzelki do paznokci i takie rzeczy. Zeszyty. Piętro wyżej mam gry w ogóle, a jeszcze piętro wyżej mam mangi. Jest trochę ciężko, ale mam ogólnie dużo półeczek tutaj jeszcze, które można wykorzystać. Najlepsza część z tego zestawu to te aksolotle. No. Szafę go trzeba zrobić, no. Co pudełko, lepiej pokój na klocki z półkami móc ustawiać bez składania. No tak, wiadomo, ale nie dorobiliśmy się jeszcze całego pokoju na klocki. Ale i tak jest całkiem spoko, bo mamy sporo miejsca. Tylko no, mnie stresuje jakby zawsze to, że te klocki się kurzą. Więc ja trzymam je przez jakiś czas, żeby fajnie wyglądały na półce, a potem wolę je schować, żeby się nie kurzyły. No, to są moje takie widzimisię. Dobrze, kochani. Będziemy powoli kończyć. To możemy już stąd zabrać. Zobaczmy, czy ktoś jeszcze streamkuje coś. Nie, nikt nie streamkuje. Niestety. Także nigdzie was nie wyślę, ale będę wam życzyć dobrej nocy. Szkoda, że nie zdążyłam na początek. Zawsze można obejrzeć powtórkę. Na początku były fajne wróżki. Nie, piramida właśnie też jeszcze nie jest przeniesiona, bo ogólnie w moim rodzinnym domu teraz jest remont windy, nie wiem czy wam wspominałam i czekam aż ten remont windy się skończy, żeby móc tak bardziej na bieżąco przenosić różne rzeczy i nie latać po schodach za bardzo, więc
Więc czekam, aż się skończy i będę przenosić piramidę wtedy. Bo piramida fajnie wygląda strasznie, jak jest taka złożona, więc... no jej chyba nie złożę nigdy, bo no, trochę szkoda. no. Także życzę Wam dobrej nocki, słodkich snów. Usłyszymy się prawdopodobnie w piąteczek. Jeszcze nie wiem na czym, chociaż no, możliwe, że znowu będzie sabatu. Bo nadal się nie ogarnęłam z Simsami. Chyba, że do piątku się ogarnę z Simsami, to będą Simsy. Nie wiem, zobaczę. Jeszcze, także... także to tyle ode mnie. Słodkich snów, aksolotlowych snów, podwodnych, pełnych przygód i samych przyjemnych przygód, żeby nie było. I miłego czwartku Wam życzę jutro. Byście nie mieli dużo pracy i było przyjemnie. No. Pa, pa! Trzymajcie się cieplutko, aksolotlowo.